Siemaneczka, tu JJK i witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, jeżeli oglądaliście ostatni odcinek z gry Brawl Stars, w którym walczyłam z robotami, to pewnie wiecie, że do otworzenia mam dzisiaj 124 małe skrzynki. Jak pewnie wiecie, od dłuższego czasu już poluję na dwie legendy, których mi jeszcze brakuje, czyli Spike'a i Kruka, więc w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie małe polowanie na legendę. Ja mam nadzieję, że z tych skrzynek wypadnie coś ciekawego i wy również bardzo mocno trzymajcie za to kciuki. Nie ma co się oszukiwać, moi drodzy, już kilka razy otwieraliśmy po 100 małych skrzynek na odcinkach i nic ciekawego z nich nie wyleciało, ale miejmy nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Jeżeli dzisiaj z małej skrzynki wyleci legenda, to rozwalcie system i zostawcie pod tym filmem 15 tysięcy łapek w górę. Ale zanim przejdziemy do wielkiego openingu, to muszę wam jeszcze przypomnieć, że jak co odcinek możecie wygrać u mnie kartę Google Play o wartości 25 zł, czyli o wartości 1 megaboksa. A jedyne co musicie zrobić, żeby ją wygrać, to zostawić pod tym filmem oczywiście łapkę w górę, subskrybować mój kanał, a w komentarzu pod tym filmem napisać biorę udział w konkursie. Ja te skrzyneczki postaram się teraz jak najszybciej otworzyć i pokażę wam, jeżeli wypadnie coś ciekawego. Wystrzeliwuje 3 zatrute sztylety i jego super atakiem jest skok, podczas którego rzuca sztyletami zarówno w trakcie lotu, jak i w chwili lądowania. Nareszcie odblokowałam Kruka, tyle czasu już na niego poluję i dzisiaj się udało, moi kochani. Nie wierzę w to, co się właśnie stało. Ze zwykłej skrzynki wydropiłam legendarną postać. Czyli, moi drodzy, jednak dzisiaj opłacało się zagrać 10 gier walki z robotami i wydać przy tym 200 tiketów. Zostało nam jeszcze 57 skrzynek do otworzenia. Mam nadzieję, że jeszcze coś ciekawego wypadnie, ale na tę chwilę jestem i tak bardzo zadowolona. Otwieramy sobie już ostatnią małą skrzynkę, z której wylatuje nam 15 monet, 4 punkty do Mortiska i 4 do Tary. Okej, moi drodzy, podsumowując, grając w walkę z robotami, zakupiłam 5 razy token doubler po 50 gemów, czyli łączna wartość 250 gemów to jakieś 70 zł, ale co na tym zyskałam? Nową legendarną postać, czyli Kruka, 3026 golda, 38 gemów, 51 tokenów i 1000 razy token doubler. Moim zdaniem bardzo dobra inwestycja, a co wy o tym sądzicie, napiszcie w komentarzu. No, moi drodzy, dzisiejszy opening mnie bardzo zaskoczył, ponieważ od bardzo długiego czasu już poluję na Kruka, a dzisiaj udało się go wydropić ze zwykłej skrzynki. Dlatego teraz przyszedł czas na to, aby przetestować go na polu bitwy, a że jeszcze nigdy nim nie grałam, to na pewno będzie bardzo ciekawie. Jak widzicie, Kruk świeżo co odblokowany, 0 pucharków, także lecimy z pierwszą rozgrywką solo. Okej, moi drodzy, i jesteśmy już w grze. Dzisiaj mapa nazywa się Jałowe Pustkowia. Totalnie nie wiem, czy Kruk się na tej mapie sprawdzi, no ale zaraz to sprawdzimy. Mamy już jednego Power Cubesa, więc nie jest źle. Tutaj Spike się panoszy. Trzeba go troszeczkę spróbować obić. O, zabrałam mu Power Cubesa. Nice! Jest, udało mi się go zabić. Myślałam, że już w ostatniej sekundzie ja przyjmę od niego strzał, ale na szczęście udało mi się go pokonać. Tutaj ośmiobitowiec. Ośmiobitowiec ma większy zasięg ode mnie, więc trochę się cykam. Dobra, już po ośmiobitowcu. Tutaj Bibi. Trochę jej mało życia zostało, ale już widzę, Tara ją zgasiła. Mam ulcika i z chęcią go wykorzystam, tylko nie wiem jak. Okej, tutaj Sandy. Sandy się tutaj kręci. Tam jest Frank. Do Franka raczej nie podejdę na blisko. Ale mogę go tak na daleko trochę pociągać. Jest okej. Ośmiobitowiec ma ulcika i zaraz... O, idzie po mnie ośmiobitowiec. Ale ja się nie dam, ja się nie dam. O, nie, nie, nie. O, pobijałam go troszeczkę nawet. Nice. Jest, Frank go położył. 5 zadymiarzy w grze. Ja mam 3 Power Cubesy. Przydałoby się coś jeszcze tutaj. Nie, chyba się nie będę pchała na środek za bardzo. Tutaj Sandy jest zamknięta w sumie.
I ulcika wykorzystałam. O nie, 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 kolejny kruk. Dobra, ja mam więcej życia od niego, więc on się troszeczkę mnie wystraszył. Jest trzech zadymiarzy w grze. Ja się troszeczkę uleczę w krzaczku. Ten kruk po mnie idzie. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, nice. Wielkie starcie, moi drodzy. Udało mi się wytrwać do wielkiego starcia. Troszeczkę się uleczę teraz. Nie chcę, żeby mnie zauważyli. Zauważył. To chyba ten Frank został, co? Okej, on się schował gdzieś tam na dole w krzaku i pewnie zaraz wyjdzie. Gdzie on jest? A tutaj jest, dobra. Obijamy, obijamy. Jest, udało się, moi drodzy. Mamy pierwsza gierka krukiem i mamy wina. Najlepiej na świecie. Jednak nie jestem taka słaba. Okej, moi drodzy, przetestowaliśmy sobie kruka w trybie solo. To teraz czas na duo z Farelem. I Farel wziął Rico na tę mapę. Siemanko. Tutaj mamy Barleya i Dynamike'a, tak? Tak jest. Trzeba uważać. Tutaj Karl. Karl ma bardzo daleki zasięg, ja się go troszeczkę boję. Uważaj, bo masz 368 HP. Widzę, widzę. I nie mamy w ogóle cubów. Najgorzej. Barley tutaj będzie. Polski Leon. Polski Leon chciał mnie tutaj. O! Kurczę, myślałam, że uda mi się tego poko jeszcze ściągnąć, ale jednak nie. Ała, 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 Barley! 11 życia mam, kurczę. Padłam. Uciekam. Bardzo dobrze sobie tutaj poradziłeś, widzę. Uciekam. Uciekam. Dobrze! 406 HP, dawaj! Jest! Uciekamy! Jak ty to zrobiłeś? Czysty skill, baby. Nice! Nie wierzyłam w to, że ci się uda. O nie, nie no, ośmiobitowiec z krzaków wyskoczył. Uciekam. Cały czas ucieka, na spokojnie. Trzy drużyny w grze. Niech oni się tam wybiją, ja akurat się zrespię. Okej, mam ulta, więc ewentualnie mogę w czymś pomóc. Jak będzie taka krytyczna sytuacja, że oni mają czerwone życie, wiesz, nikt nie ma HP, to teraz wtedy skaczesz. Jak coś. Wow, o nie, to... nie chcę paść znowu, nie chcę paść. Nie lataj tak za mną, bo dostaniemy we dwoje rakietą. Nie możemy stawać w jednej linii, właśnie mówię o tym. Aj, ta JJ-ka, starcie. Nic się nie słucha, widzowie. Przepraszam. Tą gierkę Farel wygrał sam. Prawie. Okej, Farelowi udało się wywalczyć drugie miejsce, plus 7 pucharku, więc nie jest źle, ale walczymy o zwycięstwo, także lecimy z kolejną gierką. Zostawcie tak samo łapkę jak ten Rico. Zostawcie łapeczkę w górę. Okej, lecimy z kolejną gierką. Trzymajcie teraz za nas mocno kciuki, żeby udało nam się wywalczyć wina. Teraz się tak łatwo nie damy. Teraz się tak łatwo nie damy. Ja postaram się tak często nie padać. No ale ty masz kruka też na pierwszym poziomie, tam w ogóle nawet nie ma życia, więc nie ma co się dziwić, dawaj go. Tak, ja obijaj tak... ją. No obijam, obijam. Bliżej musisz podchodzić, bo ty jednym tylko... Ja się bałam, że dostanę zaraz od niej spałki na raz. I wiesz... Dobra, teraz nie możesz paść, bo masz fajne 3 power cubesy już, więc tu zawsze troszeczkę mocniej twój kruczek będzie bił. Więc jest najsik. O! Dobijamy. Trzeba podjechać tam go, o nice. Bierzemy. Już ilu cubów! Bogactwo, bogactwo! Ale nie mam w ogóle nabitego ulta, tak naprawdę. Ja mam. Mam tylko. Mógłbym go ultować, ale wiesz co? Szkoda mi na razie. Bo no on i tak ucieknie. Nie trafisz i będzie lipa. On i tak ucieknie, więc tak. Uważaj. O! Kto tam? 8-bit. Dobra, dostali trochę tym moim ulcikiem, że tak powiem. Dobra, uciekamy, jesteśmy w sandwichu. Chodź, 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 cofamy się. Kolejny 8-bit. Nie chcę paść! Musiałam pójść w drugą stronę, bo miałam dobra, szybszą... Dobra, stań gdzieś tam, ja zaraz przyjdę. Szybszą ucieczkę po prostu. Dobra, porobiłem jednego. Chodź drugiego. Tu, chodź tu do mnie! Wielkie starcie! Może, okay. Może nie iść po to, ty... Patrz się, gdzie obijam są go, spokojnie. Okej. Okay. Ja ich podjeżdżam od tyłu. Bum, 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 teraz ty go dobij. To jest dla ciebie. Nie, ja padnę, ja padnę, ja padnę! Jest, udało się! Brawo, JJ-ka! Jaki stres! Masakra! Twoja drużyna jest na pierwszym miejscu, zdobywamy 9 pucharków, no i udało się wywalczyć wina. Zostawcie za to łapkę w górę. Okej, moi kochani, to by było na tyle z tego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy opłacało mi się wydać te 250 gemów. Ja uważam, że tak, ponieważ w końcu zdobyłam swoją długo wyczekiwaną legendę, czyli kruka. Nie zapomnijcie również wziąć udział w losowaniu, wbijajcie również na Instagrama oraz na grupę Team JJ-ka na Facebooku, do których link znajdziecie w opisie tego filmu, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!